Witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj sobie uprawiamy pod trawy. Tutaj sąsiad prawie skończył tam kawałek. No, u nas ogólnie jest tak, że po trawę przychodzi gnojowica. Jest to przetalerzowane raz. Teraz lecimy drugi raz i w to będzie normalnie siane rajgras jednoroczny, albo jak to woli westerwolski. Normalnie jak uprawiam, to jadę raz, od razu się nawracam, wjeżdża w to samo i drugi raz, nie? Tylko że no, w tym roku było coś takiego, że no, nie wszędzie było jeszcze nawiezione, a już dość dawno była robiona, była kuszona pszenica, ponieważ ona była na GPS zbierana. To trzeba było, no, żeby woda nie parowała, no, to choćby raz przetalerzować to. To później i tak drugi raz jeszcze będzie jechane, to gnojowica no to nie przeszkadza, żeby przyszła. A już przytależowane. Oczywiście jedziemy sobie walterką. Są mamy rubinka, dziewiątkę od Lemkena. Nie wiadomo jeszcze, czy do wujka nie trzeba będzie jechać tam o 2 hektary skończyć talerzować, bo miał Maseja na testach. A niby miał być cały dzień, niby nie ten, ale w końcu no, zabrali mu go wcześniej niż mieli i to nie skończył tam talerzować, a też pod trawy tam uprawiał. No, a znowu dlatego trzeba by było do niego jechać, bo no, klas mu się trochę tak odmówił posłuszeństwa. To tak później bywa, no. Uprawiamy sobie ogólnie na 4 hektarowym polu, coś koło tego tu jest, może na 4 z hakiem. Tutaj sobie idzie rurociąg gazowy przez te pole. O, przepraszam. Dzisiaj ogólnie pracuję tutaj na takim, jakby to powiedzieć, kompleksie.
polowy, ponieważ tam były, znaczy jeden kawałek już przyleciałem drugi raz w zeszłym tygodniu, ale no poniedziałek, wtorek padało, nie szło wyjechać w pole i to dzisiaj dopiero jadę i no, tam dwa kawałki już zrobiłem. Teraz tutaj no idę 200 metrów góra, przejść drogą, kolejny kawałek, mogę w sumie bliżej. Miałbym tutaj drogą polną, tylko że a prawie skończyłem na tam przy drodze, więc no. Ten kawałek jest zaraza tymi balami pierwszy. Później też się skończą, to tutaj no, przez drogę przejechać zaraz na lewo. Pierwszy kawałek, taki hektarowy. Później tam dalej jest, trochę dalej jest jeszcze 3 hektary. To wszystko jest na wyzionie. Później tam za kukurydzą, nie wiem czy widzicie, czy dobrze ją widać na kamerce czy nie. Ale jest tam później jeszcze jeden kawałek. Aby nie kurzy tak po deszczu. Wszystko fajnie widać. Że tak około 1700 obrotów, to jest tak 11,2 na godzinę, 11,3, no. Tak 11,5 na godinę gdzieś jeżdżę. Jeszcze raz jechałem 14 na godzinę 3 km, no może więcej. Teraz jednak wolniej, bo to drugi raz już się jedzie, to później, żeby się nie zapchała talerzówka albo coś takiego. Tego samego dnia drugiego się nagra w czasie siania traw. Ja to jeszcze nie jest pewne. Tyle dalej, że też trzeba by było już wymienić, bo one już dość zjechane. To jest jeszcze ten sezon i to na przyszły rok się wymieni je.
pasterz już się szykuje. W sumie szykuje się, on już na mus powinien być koszony. Koszony trawia. Się tak przyciągło w tym roku. Niby jest. Niby mniej słomy jest rozłożone. Niby ta pszenica była wcześniej skoszona na GPS-u, na ziarno nie trzeba było. Ten, ale jednak no. Cała robota się tak w czasie przeciągła. Niby tego nie jest, no ale jednak. Jednak kurde no. Nie ma czasu, nie ma czasu. Teraz jakieś śrubki leżą po Michale. Tak jeszcze brona wywnikowa przyjdzie przed siewnikiem. Fajnie kurde, ani gorąco, ani zimno. Idealnie, prima sort. Jest tutaj. Dobra, to będziemy kończyć. Tak jak zawsze mówię, nie ma sensu dłużej dalej tego ciągnąć. Góra 20 minut i tyle. No nic, co, ja się z wami żegnam i do następnego.